Wszyscy dziada opuścili, teraz sam zbiera śmieci, biedaczyna. Łukasz, proszę cię, nie prowokuj! Prowokuję, ale to jest zgodne z jego naturą. Łukasz, bardzo proszę, ja policji Łukasz, obiecałem, że nie będzie prowokacji. Łukasz, skończ! Radek, proszę. Radek? Dobrze, ale ja cię proszę. No niestety, w Stronnictwie Narodowym mało ludzi się zrobiło. Już nikt nie chce do stronnictwa. Radek odszedł ze stronnictwa, wielu ludzi odeszło. Ja odszedłem ze stronnictwa. Kamil odszedł ze stronnictwa. Przepraszam, Łukaszu, małe sprostowanie. Ja jestem, bo słyszałeś mojego live'a, jestem. Prezes Ludwik Wasiak mnie nie wypisał. Prezes Ludwik Wasiak obiecał, że ogarnie Eugeniusza za zakaz noszenia munduru. Ale powiem tak, że ja sobie poradziłem. Zobacz, możesz to z bliska nagrać. Nie musi mi być potrzebny mundur. Ja jestem wierny Szczerbcowi. Mam Szczerbiec, który dostałem w Częstochowie od prawdziwych narodowców. Byłeś przecież z nami chyba w tej... Tak, oczywiście. I coś się wydarzyło. Lekarza z... Dobrze, idziemy do Kamila. Lekarza ja odepchnęli, nie pozwolili wejść mu tam na te ich zgromadzenie, a mnie wpuścili. Ja odszedłem z tej organizacji, bo ten pan doktor zapraszał wieczorami młodych chłopców. Nie wiadomo w jakich celach. Można się tu domyślić, ale nasi słuchacze wiedzą, o co chodzi. I jeszcze tutaj libacje były alkoholowe i podteksty. A to tak, dzisiaj o 17. Dzisiaj o 17 wlatuje film, bo zrobiłem wycinek z filmu Radzia. Dowody na libację alkoholową tutaj pod krzyżem. Butelki, buteleczki. Tak? Wszystko tak, oczywiście. Łukaszu, to nagrywasz na żywo teraz w tej chwili? A czy Łukaszu, powiedz mi, czy przy tych libacjach alkoholowych były sceny podchodzące pod homoseksualizm? Nie wiem tego. Nie wiem tego. Puścimy to później. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam.